Festyn rodzinny w Naterkach, tradycyjnie organizowany na zakończenie wakacji, przyciągnął wielu gości z gminy Giedrzwałt, sąsiedniego Olsztyna, a także turystów. Wydarzenie przygotowane przez lokalną społeczność obfitowało w atrakcje, które zadowoliły zarówno najmłodszych, jak i dorosłych uczestników. Staramy się, aby co roku było coś nowego. W tym roku tytuł Od wieneczka do czepeczka będziemy odtwarzali warmińskie zaręczyny. Mamy przede wszystkim dziewczyny, które robią piękne rzeczy ręcznie. Mamy koło przyjaciół osób z niepełnosprawnościami z Łukty. Mamy dziewczyny z Rętyn, które zbierają na nowy deskal. I mamy dziewczynkę z Gronit, która robi piękne zabawki z włóczki. Nie zabrakło też dmuchańców gier, zabaw oraz kartoflanki i domowego chleba ze smalcem, przygotowanych przez mieszkanki Naterek. Bardzo dobrze, tak. Bardzo super. Jest bardzo fajnie, super. Można było się poprzebierać. Skorzystałam, poprzebierałam się w stroje ludowe. Tam były stoisko z różnymi rękodziełami. To też bardzo piękne. Stoisko z ciekawymi aktywnościami przygotowało też Nadleśnictwo Kudypy. Robimy takie medale na szyję z pieczątkami, można na nich też różne zwierzęta sobie odbić, je porozpoznawać. Robimy szyszki zapachowe do samochodów, rysujemy różne rzeczy, więc jest sporo do wyboru. Festyn był doskonałą okazją do poznania tradycji i obyczajów dawnej Warmii. O wierną inscenizację warmińskich zaręczyn zadbał zespół Ludowy Szemel oraz Hubertówka z Naterek. Zaręczyny były organizowane przez rodziców. Tak zwany rajek zajmował się poszukiwaniem odpowiedniej narzeczonej dla kawalera. Był to mężczyzna bardzo mądry, doświadczony i wiedział, gdzie w danej gminie znajdują się kobiety, które poszukują męża, czy są kandydatkami na żonę. Chcemy cały czas podkreślać tę warmińskość i były prace ludzi, którzy tutaj przez wieki tworzyli tę naszą rzeczywistość. Także to, co się cieszymy dzisiaj, to jest efektem pracy wielu, wielu pokoleń i chcemy to zachować, chcemy to pokazać. Najodważniejsi wzięli udział w konkursie noszenia wody siódami. W tej niełatwej konkurencji najlepszy okazał się pan Darek z Olsztyna. Miałem problem techniczny, z którym walczyłem chyba najbardziej, bo niewiele brakowało, by mi spodnie spadły, ale tak było, sympatyczna atmosfera, niesamowita, no i konkurencja naprawdę przednia. Moim zdaniem dziewczyna, która zajęła drugie miejsce, powinna być pierwsza. Chętnych nie zabrakło też do konkursu ubijania masła. Bardzo fajnie, super zabawa była, normalnie. Ale łatwo było, czy było ciężko? Tak ciężko trochę, ale świetnie. Ale to jest bardzo fajnie i tak przyjemnie. Partnerem festynu w Naterkach była gmina Giedrzwałt, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Nadleśnictwo Kudypy. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv